Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek One Hand Clapping. I trafiliśmy na pustynię, na której nasz skill będzie bardziej testowany. Jestem strasznie ciekawa tej gry. To jest naprawdę coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czyli to, że ta gra naprawdę mi się spodoba pod względem taki, że mnie ciekawi. O, ona zrobiła konkretne dźwięki, żeby to wyciągnąć. Jestem ciekawa, czy mi też każą. To chyba nie koniec. A nie, ja muszę kontrolować wysokość głosu, tak jak mówiłam. Przepraszam. To się robi coraz bardziej skomplikowane i niestety muszę zmienić czułość, bo nie mogę znowu mówić za bardzo. Nie mogę mówić, więc to nie będzie dobrze. No i co? A ja nie mogę na tym stać, czy co? Coś mi nie poszło. Bardzo ciekawe. Bo? Czy on nie powinien... bo ja tu miałam zejść na dół, czy co? Nie. Czy ja tu utknęłam? Tak trochę mam wrażenie, że tu utknęłam. Coś mi tu nie gra. Czy ja mogę wrócić do punktu kontrolnego? Bo mam wrażenie, że ja nie jestem w stanie tam przejść. Coś mi nie gra tam. Nie do końca mi coś właśnie gra. Coś mi tam nie grało z tym. Nie, nie mogę na tym stać. Mogę tego obniżyć teraz. Czy jak zmieniłam czułość, to przestało mi łapać? A, czekajcie, bo ja mogę sobie skalę nawet zmienić. Ale skala chyba jest okej. Jakby nie zmieniłam, mam nadzieję. Nie jestem w stanie tak nisko, jak oni chcą. Tylko czy jak na tym stoję, to też... Ja śpiewam za nisko. To ma znaczenie, czy to jest za ni- może być za nisko.
Ale zobaczcie, to mega jednak zmienić tą czułość. Kurczę, to jest takie bardziej skomplikowane i bardziej w takie, niż myślałam. Że jednak trzeba tu będzie, ja nie wiem, czy ja dam radę, bo ja jednak mam problemy z takimi rzeczami, jak odpowiednie dźwięki. Mogę znaleźć tego dźwięku, który jest potrzebny. Kurczę, no nie mogę go znaleźć. Sakra. Ja nie mogłam tego pewnie niżej ściągnąć, ale jest głupia. No, tylko teraz tą skalę ustawiłam stanowczo za wysoko, nie? A nie, poczekajcie, jest... I'm that bad. Problemy z tą grą. Ale wiecie co, to jest ciekawe pod względem takiego uświadomienia sobie, jak bardzo źle ci idzie rozumienie dźwięków. Jestem głucha muzycznie. Myślałam, że mogę tam skoczyć, wiecie, to takie głupie. Przepraszam, to nie brzmiało nawet jak dźwięk, ale właśnie się uświadomiłam sobie, że ta kółko pomaga. To kółko pomaga odpowiedni dźwięk zrobić. Więc nie jestem aż tak bardzo skazana na porażkę. Tu nic nie działa. No nic tam nie działa. Więc nie do końca wiem. A ja miałam przejść po prostu tu? Może? Nie, no, nadal mam wrażenie, że skala jest nie okej. Ja mam wrażenie, że ja mam za daleko mikrofon. I że to jest główny problem. Ale ja go nie mogę mieć bardziej przed sobą, bo wtedy mi zasłania ekran. Więc może spróbujemy. Wow! Co tu się dzieje? O! O nie! Zamknęli nam tą naszą koleżankę. No, jak mam mikrofon, to lepiej. Chyba. Wcale nie. A.
No dobra, ale możemy teraz chociaż tutaj przejść. Choć powiem wam, że to kurczę ciężkie. Naprawdę trzeba kojarzyć muzykę. Czy ja tu mogę się coś podnieść? Panie, ta gra jest dużo trudniejsza niż się spodziewałem. Nie bardzo rozumiem. Muszę jeszcze niżej. No, powiem wam, że jestem naprawdę wow. Skala jest jeszcze nadal dla mnie za niska. Jeszcze tego nie mogłam niżej po prostu znieść. Wrażenie, że to brzmi trochę jak jakaś taka syrena, wiecie, alarmowa. Wow, co tu się dzieje? Oj, wieża się zapadła. Oj, ratunku. A w sumie to nie wiem, czy miałam śpiewać ten sam dźwięk, co ona. Tak szczerze. O matko, ta gra jest naprawdę trudna, a na dodatek strasznie taka, że wstyd to puścić na YouTube'a. Wspaniale. Dzięki. Czy teraz pewnie moja kolej, co? O. To znaczy, że to się rysuje naszą wysokością głosu, tak? Tak rozumiem. Nie do końca wiem, na czym polegają te zagadki, ale... Nie, za wysoko. Ona się zablokowała, dobra. Nie dosięgnę, a to plan był dobry. Za nisko.
Pięknie. Tego się naprawdę prawdopodobnie nie da oglądać. Straszne. Czy ja mogę potem chodzić? Tak, tam wyszło pięknie, nie? Tylko, że ja tam nie doskoczę. Bo to jest za wysoko. Ale wieżę rozwaliłam przepięknie. Może jednak on mało brakuje. Za wysoko. Weźcie, utrzymajcie taki długi dźwięk. Znaczy nie potrzeba było w sumie, ale... Jena, jaka ta gra jest dziwna. A tu jeszcze się nie zmieściłam. Zmieściłam się. Ale dziwna naprawdę nadal w pozytywnym sensie. No tego się nie spodziewałam, że to będzie takie ćwiczenie, kurczę, na... dźwięki. O, nie, to musi być niżej. Mam problem ze stabilnością tych niższych dźwięków. Tak naprawdę. Tak wysoko na pewno. Jest za nisko, ja nie mogę wcisnąć sama tego guzika, nie? Nie. Ale polecam wam w to zagrać, nie? Samemu. Na serio. Nie mogę złapać. Przepięknie zbudowała. Czy to wystarczy? Ogólnie, powiem wam teraz, jeden z największych minusów śpiewania w ten sposób w moim domu. Mój kot nienawidzi, jak ja śpiewam w taki sposób, a mianowicie jak wydaje się, zwłaszcza wysokie dźwięki. I właśnie się na mnie rzuca i jest bardzo zły i próbuje mnie pogryźć. Kocie, proszę cię. A, ratunku. Ale trudna jest ta gra. Masakrycznie trudna. Ojeju. Ojejku, kocie, proszę cię, nie gryź mnie. Ja wiem, że ty nie lubisz, jak pani śpiewa tak w taki sposób, ale... Ja tu doskoczę? Nie. Czekajcie, a jakbym jeszcze skalę zmieniła? Na C-sharpa.
Najniższe jakie mogę? No i zostałam pogryziona, no bo wydaje złe dźwięki. Nie, bo to jest maksymalne, jakby nie możemy mniejszej tej. Ja będę musiała chyba strasznie ciąć te odcinki. Czekajcie, a może ja tam pójdę i zobaczę, bo mi się wydaje, że ja źle to robię. Tak, myślę, że tak. I teraz. No to ta była łatwiejsza. Czekajcie, ale bez sensu tą skalę zmieniłam. Co wystarczyło? O matko, zagadki, gdzie rysujesz głosem. No tego ja się w żadnej grze nie spodziewałam. Fajnie, tylko że ja tam teraz nie wskoczę. Nie trafiłam w tego, nie? Guzik. Jak się męczę w to grając, już jestem tak zmęczona. Ale to jest ciężkie. Kiedy był ostatni checkpoint? Czemu tak daleko? Czemu nie można zrobić sobie przerwy? Chętnie przerwę zrobię, znaczy jakby skończyła już ten odcinek, bo... Ale się nie zapiszę, jak teraz wyjdę. Nie chcę tego robić od nowa. Czy to był checkpoint? Nie. Ale się zapisało. Ale przejdźmy jeszcze kawałek. Straszna gra, znaczy ciężka. Naprawdę ciężka. Serio, jeśli będziecie mieli okazję, naprawdę sobie spróbujcie. Bo tego się nie da nawet opisać. Jak to działa. Aha, rozwijamy kwiatki, bo chcę tylko zobaczyć tą mechanikę. O matko, jaka ciekawa. Dobra, ja kończę. Ojeju, ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta gra wam się podoba, aczkolwiek wydaje mi się, że jest masakrycznie torturująca do oglądania, do grania. Zresztą też jest ciężka po prostu fizycznie. I jak ktoś jest tak głuchawy muzycznie, to jest ciężka. Ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało, że będziecie czekać na kolejne odcinki. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam serdecznie, co już mówiłam, ale mogę was pozdrowić dwukrotnie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć, cześć!